to między Kalamatą a Spartą. Według Pawła najpiękniejszą dla mnie. Miastu. Oj. Monia, obiadek. Najgorsze, że nie można tego zakręcić. Oręż to dobry. Oh, that's good. You've got extra money. Yes. Wow. Witamy Was w górach. Cześć, witajcie. Jesteśmy przy trasie z Kalamaty do Sparty i po prostu... Miejscowe są niesamowite. Obudzić się w takim miejscu. Marzenie. Jechaliśmy tutaj taką piękną trasą, według Pawła najpiękniejszą. Dla mnie ona była trochę przerażająca, bo wznieśliśmy się chyba na 1300 metrów. Tam się zatrzymaliśmy, była super miejscówka, chcieliśmy zostać na noc. Był zachód słońca nieziemski, ale było tam tak zimno. 12 stopni, słuchajcie. Przenieść się z 30, bo 30 było w Kalamacie, na 12. To po prostu był szok termiczny. Ale zaraz Wam pokażemy na mapie, gdzie dokładnie jesteśmy teraz. Dokładnie znajdujemy się przy miejscu wspinaczkowym Lakkada, skąd jest sporo sektorów i ścianek wspinaczkowych, gdzie można uprawiać ten sport. A jak widzicie, jest to między Kalamatą a Spartą. I właśnie ta trasa po prostu urzekła nas na maksa. Nic nie nagrałem, ponieważ tak musiałem uważać na drogę. Jest trudna, wymagająca i chciałem po prostu poczuć tą atmosferę gór. Także no, mam nadzieję, że w drodze powrotnej coś tam ponagrywamy. A jakich gór? A góry, właśnie góry. Jest to pasmo gór Taiget, które właśnie wcina się tutaj głęboko w półwysep Mani i stanowi naturalną barierę między Lakonią a Messynią. Także no, ja jestem zauroczony. Najwyższy szczyt, jeszcze Wam zapomniałem powiedzieć, ma 2407 metrów. Jest to Profitis Iliais. Monia, podaj mi butelki. Zatankuję wodę. Dzięki. Tą trasą będziemy jeszcze wracać, także postaramy się nagrać Wam piękne widoki. No, ja jestem po prostu zachwycony. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się odwiedzić jakąś górską wioskę, bo zauważyliśmy, że w ogóle architektura jest całkiem inna niż ta na wybrzeżu. Ciekawe te domki były. No, to taka nasza poranna rutyna. Ja zawsze tankuję wody w nasze bidony. Żebyśmy mieli co pić. A dzisiaj ma być gorąco. 28 stopni, 29 i ma być bezchmurne niebo. Na ten rejon o tej porze to jest naprawdę bardzo gorąco. Czytaliśmy, że jeszcze w czerwcu góry pokryte są śniegiem, a mamy połowę maja i tego śniegu nie ma. Sami Grecy mówią, że to była jedna z najcieplejszych zim od tam iluś nastu czy dziesięciu lat. Monia, robisz śniadanko? Tak, jajecznicę. Jest! Jestem taki głodny, a musimy dużo zjeść, bo nas czeka trochę chodzenia. Oj, co my tutaj mamy, Moni? No, takie śniadanie bardziej kaloryczne, bo będziemy dzisiaj sporo chodzić, także... Jajecznica, fasolka, trochę warzyw. Ostatnio przestaliśmy piec nasz chleb, nad czym bardzo ubolewamy. A to z takiego powodu, że nie możemy dostać tutaj mąki żytniej. Kupiłam raz w sklepie AB, ale teraz jak patrzyliśmy ostatnio, no to nie mieli w innym AB. Mamy zostawione trochę mąki, żeby dokarmiać tego zwierzaczka, ale no dokładnie, nie jest dobrze. Żeby już zakwas nam nie umarł i po prostu już trzymamy tą mąkę, no żeby zakwas przetrwał. No cóż, w Turcji też nie było zbyt dużo mąki żytniej, ale w Migrosie była, więc mamy nadzieję, że kupimy w Turcji. Dobra, Moni, jemy i lecimy. No to ruszamy, jedziemy do Mistry, pięknie położonej, także trochę tam pochodzimy sobie. Bizantyjskie, najlepiej zachowane miasto. Ciekawe, cóż ono tam skrywa. Jak tam Monika Lewa?
Wolno. Dobra, to ruszamy. Monika myśli, że damy radę przejechać. Ja nie widziałem żadnego znaku z wysokością. Damy radę. Jesteśmy na miejscu. Strasznie tłoczno, po prostu autobusy jakieś, nie wiem, kampery, osobówki. Mnóstwo ludzi przyjechało, my jesteśmy oczywiście późno, no, wybraliśmy się jak zwykle. Spotkaliśmy jeszcze fajnych Polaków na parkingu, więc trochę się zeszło na pogaduszkach. Pozdrawiamy Kasię i Tomka. No i lecimy zwiedzać Mistrę. Jasas, tu tickets. Bilet kosztuje 12 euro. Mapę można sobie zeskanować. Właśnie i będziemy próbuję wiedzieli, to robić. Mistra to średniowieczne miasto twierdza, więc zaczynamy je zwiedzać od cytadeli. Dokładnie, najwyżej położony punkt całego miasta, czyli cytadela, najtrudniej dostępny, no bo wiadomo, tam się chowano przed jakimkolwiek najazdem. I póki mamy jeszcze dużo sił, to zaczynamy od samej góry, wspinaczkę. Dokładnie, teraz. A temperatura no, nie pomaga nam w wspinaczkach górskich. Dzisiaj 29 stopni. Dobrze, że chociaż trochę powiewa. Nie ma tragedii. Są takie kamyki, wybrukowana stara ulica, można powiedzieć. Ale jak widzicie, jest całkiem dobrze. Tylko stromo. Stromo. Bardzo stromo. I gorąco. I gorąco. A co to już? Kurczę, chyba najłatwiej zdobyta twierdza podczas naszych podróży. Definitywnie. Przypomnijcie sobie twierdzę Alora, tak? Alora. Alora, tak. W miasteczku w Turcji, Alora, no. W miasteczku Alora. Tam to było ciężko to zdobyć. Hardcore. Cytadela została zbudowana w 1249 roku na polecenie Wilhelma II. Mimo licznych zmian za czasów bizantyjskich i tureckich, zachowała ona frankijski styl, czyli są dwa dziedzińce otoczone podwójnymi murami. My jesteśmy teraz na jednej z dwóch wież obserwacyjnych. No i obserwujemy. I obserwujemy, dokładnie, czy się jacyś wrogowie nie zbliżają. Okolica jest piękna stąd. Cudo. Monika, jak ci się idzie tymi średniowiecznymi murami? No średniowiecz. Stare czasy. Po co to drążyć? Oka nie wyjmiesz. Było, minęło. A tak na poważnie, jak już wiecie, górne miasto zawsze zajmowała armia. Był tutaj dowódca wraz z żołnierzami. Mieli tutaj swoje takie pomieszczenia, w których mieszkali, były cysterny na wodę. No i tu stacjonowali i chronili tego dolnego miasta Mistra. Średniowiecz średniowieczem, ale znalazłem punkt, w którym bardzo ładnie widać, jak to miasto było skonstruowane. Jak widzicie, na dole jest dolne miasto otoczone murem. Potem jest górne miasto otoczone następnym murem. A tu jest cytadela, otoczona dwoma murami. I teraz tak, za murami miasta mieszkała biedota. W dolnym mieście mieszkali trochę bardziej bogaci ludzie, a w górnym mieście mieszkało już po prostu całe duchowieństwo, bo tu jest bardzo dużo kościołów, wam tylko tak od razu pokrótce powiem. Mieszkał również despota w swoim pięknym pałacu, a tutaj w cytadeli wojsko, które chroniło ich wszystkich z tego wzgórza. Udajemy się teraz w wędrówkę na dół. Wydaje nam się, że warto tu wejść, w sumie tylko dla widoków, tak wam powiem. No bo fajnie widać, jak to miasto... Oj, jak się uderzyłem w kolano. Było skonstruowane. No to tak na marginesie, takie czasami są przygody przy filmowaniu. Uważaj, bo tutaj ścieżka jest po prostu wyboista. Tak, a jak się trzyma kamerkę, to jeszcze bardziej się robi wyboista. Wchodzimy do miasta.
gdzie despota rządził swoją twardą ręką z pięknego zamku i gdzie znajduje się również kolejna świątynia Hagia Sophia. To już która będzie, Monika, którą widzimy? Trzecia. Kolejna Hagia Sophia, którą odwiedzamy. Ten kościół został wzniesiony w 1350 roku i służył jako kaplica Pałacu Despotów, który znajduje się odrobinę niżej. Nie jest zbyt duży, ale zobaczymy, co kryje w środku. Hagia Sophia może z zewnątrz nie robiła takiego dużego wrażenia, ale za to w środku... Dla mnie petarda, no czuć tą wiekowość, no to jest, ile to będzie, z 800 lat, no naprawdę. A tu już się wyłania Pałac Despotów, na którego zmierzamy. Daleko do kościoła nie mieli. Zobaczmy, jak sobie żyli ci despoci. Niestety Pałacu Despoty nie możemy zwiedzić, ponieważ jak widzicie jest w remoncie. Tak nazywali się właśnie władcy, mistry i tutaj okolic, despoci. Główna siedziba Bizancjum była w Konstantynopolu, gdzie przebywał cesarz, a zazwyczaj despoci w tym miejscu to byli członkowie rodzin cesarskich. No, żyło im się dobrze, ale nie tylko im, bo jak zwrócicie uwagę na te wszystkie murowane domy, pod tą cytadelą, to przecież to musieli być naprawdę bogaci ludzie mieszkający w tym miejscu. Fajnie się spaceruje tymi uliczkami, szczególnie dlatego, że zaczął wreszcie wiać wiatr. No, pałac zamknięty, ale jest jeszcze dużo fajnych obiektów do odwiedzenia. Zwiedziliśmy właśnie monastyr Pandanasa, który powstał w 1428 roku. W tej chwili jest to klasztor żeński i jedyny zamieszkany budynek. Mistrze. Bardzo piękne freski. Odwiedziliśmy nawet pomieszczenie, w którym siostry zakonne teraz urzędują. Była taka ekspozycja, ale nie mogliśmy tam nic mówić. Ja mogłem nagrywać, ale nie mogliśmy na bieżąco zdawać wam relacji, dlatego teraz jesteśmy na zewnątrz i trochę wam o tym chcemy poopowiadać. No, dziwna sytuacja, w ogóle pani nas trzymała chyba z 5 minut przed wejściem, bo zobaczyła, że mamy kamery, mikrofony, no i taka sytuacja. Podobnie jak w Hagia Sophia, w tym górnym... Hagia Sophia, no. No cóż, nagrywać można, robić zdjęcia można, ale nie można mówić, więc mówimy wam o tym teraz. No fajne miejsce, podobało mi się to położenie. No super. No w ogóle wcześniej kapłani, którzy tutaj urzędowali w czasach Bizancjum, pełnili różne takie funkcje, na przykład byli doradcami władców, byli skrybami, zajmowali się również farmą, która była zazwyczaj za klasztorem, uprawiali tam warzywka, hodowali świnki. No i oczywiście się modlili. No, to było takie najważniejsze. A teraz siostrzyczki handlują i słuchajcie, taka butelunia oliwy z oliwek 15 euro. No z czego trzeba żyć, Monika? Już daj spokój, nie bądź takim sklerą. No wrzuciliśmy do szkatułki. Mieszkańcy musieli mieć niezłą kondychę, żeby chodzić tymi uliczkami. Można zaparkować na górze, zwiedzić górne miasto, później sobie przejechać na dół, też jest parking, i zwiedzić to dolne miasto. My postanowiliśmy obejść wszystko na piechotę, także czeka nas jeszcze podejście pod górę. A za nami wyłania się już ostatni budynek, który chcieliśmy tu zobaczyć. Wow, wchodzimy do najstarszego budynku Mistry, katedry Metropolis. Po tych freskach widać, że jest to najstarszy obiekt. Są tylko tak częściowo zachowane. A tu jest i on, dwugłowy orzeł, symbol Bizancjum, na marmurowej płycie, wbudowany w posadzkę.
Dobra, my musimy usiąść trochę. Odpocząć. Słuchajcie, bardzo fajne miejsce. Podoba nam się. Cena adekwatna do atrakcji. Jest tu masę rzeczy do zwiedzania. Można łazić cały dzień. My już jesteśmy tu 4 godziny prawie. 4 godziny. No, 4 godziny. Nie, 3.17 dokładnie, sorry. 3.17. No to ale zanim dojdziemy, to będzie 4 godziny co najmniej. Trzeba po prostu rezerwować, żeby sobie tak na spokojnie pochodzić, naprawdę. Ale fajnie wyobraźnia pracuje, uliczki zachowane, te domy. Można sobie tutaj naprawdę fajnie to wszystko wyobrazić. Siadaj Monika, jedz banana, bo ty mi zemdlejesz, jak zanim wejdziemy na tą górę. Nie rozumiem. A, okay. A kamera. Okej, okay. Kamera. Czyli nie można mówić kamery. Nam jeszcze tylko pozostało wejść pod górę. I co? Widzimy się przy wanie. Równe 4 godziny nam się zeszło. Także nie jest łatwo. Podaj mi moją kanapkę. To są takie nasze kanapki awaryjne. Czyli jak już nam spadają kalorie, cukry, no to jest wtedy kanapka z masłem, z dżemem i z mlekiem i wracamy do formy, nie? My już gotowi do drogi. Założyłem długie spodnie, biorę bluzę, bo tam się pewnie będzie robiło coraz zimniej. No i jedziemy. Nie ma co czekać. Dostaliśmy jeszcze opierdziel, że nie możemy latać dronem. Przyszedł pan tutaj. Ja sobie stąd wystartowałem i przyszedł, powiedział, no, że sorry, musisz wylądować, nie możemy. Nie możesz latać dronem. Nie było żadnych znaków, ale okazało się, że gdzieś tam jest jakiś napis przy wejściu. Ja nie zauważyłem. Dlatego będziecie widzieli ujęcia z dronem. Pan był bardzo miły. W ogóle na nas nie krzyczał, nic, po prostu przyszedł, jeszcze się uśmiechnął, że to on jest tym złym, że musi nam powiedzieć, że to, że tamto. Ale naprawdę to się wszystko odbyło w takiej bardzo przyjaznej atmosferze i dowiedzieliśmy się od niego kilku rzeczy, o których wam zaraz opowiem, ale już muszę jechać. Mieliśmy dojechać do wioski, ale po drodze nam się trafiła taka miejscowa, że jednak zdecydowaliśmy, że zostajemy tutaj na noc. W nocy temperatura ma być około 12 stopni, także tą jedną noc przeżyjemy. Monika sobie leży na hamaczku. Wystawiłem jej hamak, rozłożyłem między dwoma słupkami, bo tu mamy taką piękną altankę, a ja gotuję szybko obiadek. Często jak nie mamy czasu gotować, tak jak dzisiaj, było dużo chodzenia, dużo zwiedzania, robię po prostu tuńczyka z cebulą, dwa ząbki czosnku, paprykę do tego, sól, pieprz, gotuję makaron, dodamy do tego żółtego sera i obiadek będzie zrobiony. Suweczka jeszcze jest super z jednego powodu. Mamy dostęp do wody. Także dzisiaj będziemy mogli wziąć prysznic, napełnić sobie z powrotem zbiornik z wodą. Trochę pieprzu, trochę soli. Wpadłem jeszcze na pomysł, żeby dodać puszkę pomidorów. Zrobi nam się taki fajny sosik. W Grecji dodajemy zazwyczaj takie pomidorki. Bardzo nam smakują, bo są tak trochę grubiej posiekane. I po prostu są rewelacyjne. Wrócę jeszcze na chwilę do rozmowy z tym panem, który nam powiedział, że nie można nad Mistrą latać dronem. Powiedział mi, że mamy bardzo piękną pogodę. Że normalnie taka pogoda jest pod koniec czerwca dopiero. I on mówi, że sam nie pamięta, żeby w tym okresie było tak ciepło i tak słonecznie. Powiedział nam jeszcze, że pierwszy śnieg spadł dopiero w styczniu, gdzie normalnie spada gdzieś tam w listopadzie, pod koniec października, a roztopił się w marcu, gdzie normalnie śnieg leży jeszcze czasami do czerwca. Także naprawdę nie wiem, czy to jest taka anomalia pogodowa w tym roku, czy jednak ten klimat trochę się zmienia. Dziwne rzeczy się dzieją na tym świecie, muszę wam powiedzieć. Na drugi dzień, jak mi trochę zostaje jeszcze tego tuńczyka z tym sosem, to wbijam kilka jajek i mamy fajny omlet. Przykład rano na śniadanie albo na lunch. Także tutaj nic się nie marnuje.
Ale zapachniało serem ładnie. Makaron już jest gotowy. A gdzie odlewamy makaron? Na dwór. Jestem głodny. Monia, obiadek! No ładne te kokardki, nie? Boże, to jest, co to jest dla mnie? No właśnie nie wiem, która jest dla kogo. Tak mi się nawaliło. Taka fura. Dobra. No dobra. Do naszej prywatnej altanki zapraszamy. No i tyle dzisiaj się nachodziliśmy, że musi być jedzona. To białko, węglowodany. Ale jest pyszne. Dzisiaj taka sytuacja, odkręciłam wodę, chciałam sobie nabrać, no i zepsuł się kran. Wypadł Paweł, teraz próbuje go naprawiać. Jak ci Paweł idzie? Cały mokry. Cały mokry. Idzie. Nie ma zaworu z tyłu żadnego. Musi tak być. Też musiał mi nabrać tej wody, bo... Ten kranik już był zepsuty. Ja wczoraj wieczorem sprawdzałem, czy jest w tym kranie woda, jak tutaj zaparkowaliśmy. I on się ruszał i zapomniałem Monice powiedzieć, żeby przytrzymywała go przy samej tej rurce. Nie mogłem tego naprawić, po prostu zabiłem tutaj tą rurkę kołkiem na taśmę silikonową, także nic tu teraz nie cieknie. No nie mogliśmy tego tak zostawić, po prostu, no wiecie, gdzieś dalej by był spadek ciśnienia i ktoś by może nie miał wody. A to zostawię dla fachowców i może ktoś to naprawi. A my jedziemy, Monika, nie? Bo dzisiaj po 15 ma być burze, tak? Tak, już się chmurzy. A my nie chcemy, żeby nas burza spotkała. Już mamy dość burz po Turcji. Trzymaliśmy się, bo mają tu miód, więc idziemy zobaczyć. Może kupimy, bo nam się już skończył. Different honey. Kasztania. A, kasztanowe. Kasztan? Kasztan. Kasztan. Test prova. Faszkomilo. Szalwa. Nie bardzo wiem, co to jest. A, szałwia. Szałwia. Szałwia, jest. Timo. Aha, tymiankowe. Orange. 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 Tu Bewko. Mamy. A, pinia, dobra, pinia. To na pewno wezmę pinię. Takie flowers. Flowers, okej. Okay. To też pinie. To są... O, orzechy włoskie z miodem. Special. Special. Okay. Lipon, prova. Okej. Okay. Orange to dobry. Smakował nam orange, nie? Orange. Ten dobry. Sapin. Jasas. Christmas. Ella to. To świerkowy taki. Monika, te czereśnie świeżutkie pan nam przywiózł prosto z drzewa. Przyniósł nas. Different. Różne tutaj macie zioła od razu zbierane z gór. Gojnik. Czaj. Po dwa czaj. Czaj. Jeszcze wzięliśmy sobie taki dżemik. O. Smakowy. Tu macie cenę oczywiście od razu. Widzicie, po ile wszystko jest. Monika, jak się cieszy z zakupów? Z zakupów się cieszę bardzo, bo miody są naprawdę takie prawdziwe, bo próbowaliśmy każdego. No, 9 euro, 10, 14, to myślę, że to są dobre ceny. Już nawet się nie targowaliśmy. W Cardamilis w sklepiku pan chciał 18 euro za piniowy miód, gdzie tu kupiliśmy zadyszkę, więc no, ja jestem ciekawa tych orzechów włoskich w miodzie. Testujemy. Ciekawe, jaki to jest miód. Kurna, ale mi ślina cieknie. Przepyszny, to jest taki kwiatowy, co próbowaliśmy, co miał taki specyficzny smak, wydaje mi się. No to widzisz, nie mogę. Czekaj, dam ci łyżeczkę. Monika tam zajada. Już skończyłaś, Monia? Tak, już skończyłam. Nie mogłam się oderwać.
A my po drodze zajechaliśmy jeszcze do typowo górskiej wioski, tutaj właśnie z tego regionu gór Tajget. Miejscowość nazywa się Artemisia i idziemy zobaczyć, co, jak to w ogóle wygląda. Bo mnie bardzo ciekawią te domki, już z daleka widziałem bardzo, bardzo pięknie. Wioska taka trochę uśpiona, nie wiem, może dlatego, że jest siesta chyba teraz o tej porze, więc tak. Wieczorem trochę więcej się tu działo, jak przejeżdżaliśmy w tamtą stronę. Tak, więcej ludzi, w jakichś tak jest pubikach. Bardzo dużo opuszczonych domów. No i to by potwierdzało te nasze rozmowy z Grekami i nawet z tym Brytyjczykiem w tym mieście, że jednak no, wioski w Grecji powoli się wyludniają. Zamierają. Przykre to jest. W ogóle nie widzimy młodych ludzi. Wszystkich, tak, coraz więcej młodych ludzi ucieka gdzieś do miast, a w wioskach zostają sami starsi. Nawet samochodami jak tu jadą, tymi pick-upami, no to nie są młodzi ludzie, to naprawdę dziadkowie są, no. Kurczę, no. Dużo domów takich właśnie opuszczonych całkowicie. No, ale a tu by było tak pochodzić. Pięknie mieszkać, cisza, spokój, no, ptaszki góry, no, ćwierkają, to. Po prostu sialanka. No ale wiesz, Monika, tak z perspektywy ekonomicznej, co tu robić, z czego żyć, tak? Zagrzmiało? Nie, to chyba pani otwiera żaluzję. Mam nadzieję. Zbieramy się. Jakieś życie toczy się oczywiście przy knajpie. Stoją jakieś pick-upy, więc idziemy tam zobaczyć. Bo w wiosce żywej duszy nie było prawie. A co? Już sobie zamówiliśmy coś do jedzenia. Zobaczcie, jaką oni tu mają kuchnię fajną. Jak w domu. Paweł już tam się zbratał z lokalsem. Podobno najlepiej zacząć zwiedzanie jakichkolwiek wiosek od spotkania w knajpie przy piwku. I tak właśnie poznałem Anastazję. I sobie siedzimy i rozmawiamy. Pan nam powiedział, że pracował w Kalamacie wcześniej, ale na emeryturę wrócił do swojej wioski. W ogóle szkoła tutaj jest naprzeciwko. 100 dzieciaków kiedyś chodziło, jeszcze 15 lat temu, a teraz jest zamknięta, bo nie ma tych dzieciaków. Wszyscy zjechali na dół do Kalamaty pracować. Także... Do you like living here now? Yes, I do, yeah. That's good. I still for accomplish like this. The legend. Oh, you rented, yeah? Okay. Thank you. Oh, that's good. You've got extra money. Yes. When we get the state gas, let's put Kalamata. In Kalamata, many houses since destroyed. I say mainly format workers days. What year that was? And they were very good. Actually, they were but oh, thank you. But what year was the earthquake in Kalamata? What year? 1986. Yeah, 1986. Wow. And Polish workers built it up? Yeah. Really? Yes, a lot of Polish workers. Yeah, it was a big catastrophe. But actually, it wasn't good because of new houses. The government made help. Is it? Money is the new houses. All the houses, catastrophe. So that's why the. Good. And you? Me. Jak na razie my spotykamy naprawdę wspaniałych Greków. Jak tylko zagadamy, rozpoczyna się naprawdę dosyć długa konwersacja zazwyczaj. Także chyba mamy szczęście do ludzi po prostu. Yeah. Piwo nam się grzeje. Słuchajcie, dostaliśmy takie grzanki z chleba, które tu piecze jeden człowiek w pobliskiej restauracji raz w tygodniu. I wszyscy mieszkańcy się zaopatrują w ten chleb. No wygląda po prostu niesamowicie. Zobacz, z oliwą, z majerankiem i z oreganem. Przepysznie.
W ogóle jaka oliwa jest w tej greckiej sałatce. Nie wiem, czy tu w tych górach jakieś inne oliwki sobie rosną, ale jest po prostu wszystko aż mega. Po prostu ona nie spływa z tych warzyw. Przepyszna. Takie proste jedzenie, a po prostu mega. Widać, no że tu ludzi nie jest dużo, ale jakoś sobie radzą. No i pomagają sobie, tak, bo przyjeżdżają co i rusz tutaj farmerzy, widać, pick-upami, na motorkach, jedzą tu. Tak, także, na jedzenie, na piwko. Wsparcie jest, to najważniejsze. A ludzie są po prostu przemili. Tak. Każdy nas zaczepia, każdy się wita. Zauważyliśmy też, że lubią Polaków. Mhm. Jak się powie, że się z Polski, to... Zawsze się dobrze zawsze wypowiadają się, tak, i... uśmiechną się, o, Polak, good, good. Często mają właśnie też jakieś tam wspomnienia, że tu byli ludzie z Polski, mhm, albo że ktoś był w Polsce. Coraz bardziej Grecja skrada nasze serca. Szkoda stąd wyjeżdżać. No, szkoda. Będę tęsknił. Już to wiem. Odpoczęliśmy trochę w tej restauracji, nie, Monika? Trochę tak. Oj, cudowny dzionek, naprawdę. No, teraz to możemy jechać dalej, nie? Po tym pysznym jedzeniu. Nigdy jeszcze nas nie zawiodło greckie jedzenie w restauracji. No to nie było jakieś, nie wiadomo, jakaś wyżera, ale takie przekąseczki dla nas są po prostu idealne. Tanio, pysznie. No ale cóż, jedziemy dalej. Z wami się będziemy już żegnać. Jak wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Jak oglądajcie, to subskrybujcie. Zostawcie jakiś komentarz i widzimy się za kilka dni. Trzymajcie się. Hej! A za nami wyławia się już ostatni budynek. Wyławia. Wyłania, powiedziałem. 3, 4. Masz włączony mikrofon? Tak. Dobrze. Nikt mnie nigdy nie pozna z tej strony. Tylko moja.